Małopolskie Centrum Kultury Sokół oraz Związek Strzelecki Strzelec podpisali porozumienie dotyczące powołania Sokole i strzeleckiej grupy rekonstrukcyjnej. Podpisujemy to porozumienie. Jak widać, już mundury strzeleckie są, już mundury Sokole są. Drużyna mieszana specjalnie, po to, żeby się Państwo widzieli, że pełne wyposażenie bojowe tych drużyn jest z replikami broni. Zobowiązujemy się do tworzenia tej grupy rekonstrukcyjnej, ale też i do tego, że ta grupa będzie widoczna nie tylko w nowym sączu, ale w całym regionie skład grupy wchodzi młodzież z jednostki strzeleckiej oraz zespołu szkół imienia Sybiraków w Nowym Sączu. I to dla nich chcemy, żeby te mundury, to wyposażenie było przeznaczone, aby mogli poczuć jak ich poprzednicy, którzy właśnie zakładali i Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i Związek Strzelecki, w jakich mundurach się poruszali, jakiego sprzętu używali i aby mogli dzisiaj pokazywać społeczeństwu, że kultywujemy te tradycje historyczne. W ramach tych działań, moi drodzy Państwo, nie chcemy tylko tworzyć sztucznych, historycznych rekonstrukcji, które tylko i wyłącznie przypominają o pewnych wydarzeniach, ale chcemy właśnie pokazywać, tak jak powiedział Pan komendant, że dzisiejsza młodzież, właśnie, która jest tutaj z nami, potrafi oddać kawałek siebie, dużo swojego czasu, żeby nie tylko ćwiczyć fizycznie, ale także właśnie kultywować tradycję, pamięć o naszych przodkach, o tych wspaniałych organizacjach paramilitarnych, z których przecież. I bez których nie byłoby dzisiejszej niepodległości. A w tym roku na starosądeckich błoniach miał się odbyć pierwszy krajowy zlot strzelców i sokołów. Ze względu na pandemię, impreza odbędzie się w przyszłym roku.